wykonanie. O. Przed nami mecz Real Legia. Pytamy mieszkańców, jaki obstawiają wynik meczu. No, słabo chyba Legia będzie. Chociaż... Czyli co, na remis? No, może być na remis. No to nie tak słabo. No, jak będzie remis, to będzie bardzo dobrze. 2-1. Kto strzela bramki? Robert Lewandowski. Co? Legia? O, ja nie wiem, kto tam gra. Ale w Realu? Na pewno Cristiano. Oj, trudno mi stwierdzić naprawdę. No to tak strzelaj. 2-3 może, dla Legii. Czyli Legia wygrywa z Realem? No może tak, można tak stwierdzić, no. Ja tak za bardzo za piłką nie jestem, ale można. Dzień dobry, jaki wynik pan obstawia? 6-0. Dla kogo? Realu. Kto strzela bramki? A, nie, to tam. Nie ma, nie z tym, to nie tak. Ale będzie taki wynik, jak mówię. Bo to Legia jest dziadostwo. To szkoda, szkoda w ogóle, że tylko weszli w ogóle do tej gry. O, to będzie ładnie. Dzień dobry. Pytanie mamy. Zbliża się mecz Real Legia. Jaki wynik? Jaki wynik? Ciężkie pytanie. 5-1. Czyli kto dla Legii strzela? Dla Legii kto strzela? Górski. Tak, jak jest ten, co wrócił? Radowicz. Radowicz. Super, dzięki. Pozdrawiam. Nie oglądałem. Ja też nie oglądałem. Bo ten mecz jest dopiero jutro. Aha, nie będę oglądał. A jak obstawiacie? Jaki wynik? 2-1 dla Realu. 2-1. A kto strzela bramki? Wie pan, nie wiem, no sur, nie wiem, przepraszam bardzo. Nie interesuję się za bardzo, wie pan. To dla mnie, oglądam, ale nie żyję tym na co dzień. Dziękujemy. Zbliża się mecz Real Legia. Jakie wyniki obstawiacie? 8-0 dla Realu. Aha. Popieram. To kto strzela bramki? Ronaldo na przykład 3. No bo tak to nie wiem. Brakuje mu 5 bramek do 100 bramek w Lidze Mistrzów. Pęknie setka? No może będzie. Mecz Real Legia, jaki wynik? 5-0 dla Realu. Kto strzela? Ronaldo. Wszystkie 5? Oczywiście. Czyli co, setka pęknie? No, podejrzewam. Na pewno Legia przegra i to dużo.